morzem gwiazd, milczących wciąż. Przez strach uciek, przez życia sztorm. Naucz mnie słyszeć twój głos. Dobrze, kochani, to kontynuujemy temat przebudzenia i tego przepisu, który Bóg dał królowi Asie. I dzisiaj będzie, jakby, jeżeli chodzi o to przebudzenie za króla Asy, to będzie ostatnie z tych czterech takich moich jakby części, o którymi się z wami dzieliłem. I dzisiaj zainteresujemy się tematem właśnie dlaczego, albo kiedy i dlaczego zaczęły się problemy w tym przebudzeniu i dlaczego ono tak podupadło. Nie mówię, że zupełnie wygasło, aczkolwiek no, zaliczyło poważny dołek i zobaczymy, z jakiego powodu to się wydarzyło. Tutaj na tym zdjęciu nie są Judejczycy, ale Chińczycy, no ale nie było wtedy możliwości zrobienia zdjęcia, no więc takie dałem z Chińczykami, u których przebudzenie cały czas trwa. I to jest też niesamowite. Myślę, że trochę właśnie może tam nawiążę, dlaczego przebudzenie króla Asy wygasło, a dlaczego przebudzenie w Chinach trwa. Więc tak, to skończyliśmy na tym, że Asa odniósł tam wspaniałe zwycięstwo, że nad Kuszytami taką potężną armią. Powiedziałem o tym, że Azariasz, jeden z proroków, Bóg przysłał Azariasza, który przekazał mu proroctwo, co mają robić dalej, że Bogu się to podoba. Więc to proroctwo Azariasz wygłosił w 15 roku panowania Asy, a więc Asa, który wszedł na tron mając tam 18-20 lat, teraz ma około 35 lat. Jest królem i po 15 latach przebudzenia przychodzi do niego prorok i wygłasza mu niesamowite proroctwo, takie potwierdzające, że Bogu się to podoba, co robią. Więc w czasie tego fenomenalnego okresu przebudzenia wydarzyło się wiele niezwykłych rzeczy i taka chyba najbardziej niezwykła rzecz to, gdy już byli przebudzeni, gdy Bóg zesłał próbę i wyglądało na to, że no to teraz wszystko legnie w gruzach, dlatego, że nadciąga wielka, potężna armia właśnie tych z Afryki, z południowo-wschodniej, północno-wschodniej części Afryki nadciąga wielka armia i zaleją cały Izrael i nic z tego nie zostanie. Okazało się, że to, co miało być porażką dla Izraelitów, stało się ich wielkim zwycięstwem. I zobaczcie, ile razy tak było w naszym życiu, że rzeczy, które miały nas pognębić, które miały nas pokonać i w ogóle zniszczyć naszą wiarę, okazało się, że to nie tylko umocniły naszą wiarę, ale wręcz otworzyły nowe możliwości, jakich wcześniej żeśmy się nie spodziewali. I tak było w przypadku Izraelitów, że ta armia została pokonana przez Boga. Oni w zasadzie tylko tam ruszyli w pościg i zebrali łupy, które bardzo ich wzbogaciły, poszerzyli granice swojego państwa i było to naprawdę niesamowitym, niespodziewanym zwycięstwem. Więc wtedy prorok Asa, słysząc to proroctwo od Azariasza, król Asa bardzo się wzmocnił, poczuł się silny, dokończył tych zmian przebudzeniowych, usunął resztę bałwanów z Judy, z Benjamina, odnowił ołtarz Pana, na którym składano całopalenie. No i co działo się dalej? Bo to jest takie krótkie przypomnienie z tego, co mówiłem ostatnio. Co działo się dalej? W drugiej księdze Kronik 15:9 czytamy, że po tym proroctwie Azariasza, takim bardzo energetycznym, bardzo zachęcającym, bardzo rozszerzającym wizję i umacniającym wiarę. W 15:9 czytamy tak, że następnie zebrał wszystkich Judejczyków i Benjaminitów oraz tych z Efraimitów i Manassesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan jego Bóg jest z nim. Zebrali się więc w Jeruzalemie w trzecim miesiącu 15 roku panowania Asy i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili 700 wołów i 7 tysięcy owiec. Widać tutaj pewnego rodzaju taką próbę naśladowania tego, co robił Dawid i Salomon, a więc dziadek i pradziadek króla Asy. Te wielkie właśnie ilości tych zwierząt, którymi mieli wyrazić swoją wiarę, swoją wdzięczność, że Bóg jest naprawdę godzien każdej
każdej ceny, żeby oddawać Mu chwałę, aby działać dla Niego. I zobaczcie też właśnie, jest napisane, że ci z różnych tych plemion izraelskich, z tego północnego królestwa, które odpadło od wiary i zatopiło się w bałwochwalstwie, wyszli ci, którzy chcieli szukać Boga. Wyszli ci, którzy chcieli naprawdę oddawać Jemu cześć, dziękować Mu, wywyższać Go i opuścili swoje rodzinne strony i przyszli do króla Asy, dołączyli się do niego, bo widzieli, że jest tam przebudzenie. I myślę, że jest to również dobra lekcja dla nas, którzy chcemy uczestniczyć w Bożych sprawach, aby nie tylko obserwować, stać z boku, przyglądać się i powiedzieć, no fajnie, okej, dobra, ale żeby się włączać w to, co Bóg robi. Nie być obojętnym na te rzeczy, które Pan robi pośród nas, ale właśnie być zaangażowanym i robić to, co Bogu się podoba, a więc być aktywnym chrześcijaninem, nie tylko właśnie takim obserwatorem na dystans. I dalej czytamy w 12 wersecie, że gdy się wszyscy zebrali, gdy się zgromadzili ci, którzy chcieli szukać Pana, to podjęli zobowiązanie, że będą szukać Boga, Pana, Boga swoich ojców, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. No i myślimy sobie, super, to jest bardzo fajne, to jest naprawdę... bym mógł prosić 12 werset? Okej. Ten 12 werset i popatrzcie, jest napisane, że podjęli to postanowienie, że będą szukać Boga, że będą działać dla Niego, że będą z całego swojego serca będą stać po stronie Boga. Świetne. To jest po prostu, bardzo się to nam podoba. Każdy takie postanowienie powinien robić codziennie. I, znaczy jedno takie deklaratywne na całe swoje życie oczywiście, ale też również każdego dnia robić to, co Bogu się właśnie, żeby się przypodobać Bogu, nie dlatego, żebyśmy zasługiwali sobie na Jego łaskę, tylko żebyśmy okazali Mu wdzięczność za Jego łaskę, dziękczynienie za Jego miłość i Jego opiekę nad nami. Ale nie tylko złożyli to postanowienie, które tutaj jest tak na zielono, ale również postanowili sobie coś innego, co zaznaczyłem na czerwono. I w 13 wersecie jest napisane, i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. No i tak myślimy, trochę taki lekki zgrzyt, no nie? No bo okej, co do tego wersetu 12 nie mamy żadnych wątpliwości, pochodzi od Boga i jest super, o tyle jeżeli chodzi o werset 13, no to tak trochę nam zaczyna tutaj się zapalać jakaś lampka, nie? Myślę, że na tym 12 wersecie, gdyby poprzestali, byłoby fajnie i w ogóle nie byłoby już żadnego niepokoju, żadnych dziwnych sytuacji, ale ten 13 werset coś tutaj zaburza. Myślę, że poszli w zbyt taki duży i niebiblijny ekstremizm. I o czym może to świadczyć właśnie, że po pierwsze, dlaczego takie postanowienie zrobili, że będą zabijać ludzi, którzy nie będą szukać Boga? No to nie jest na pewno rzecz, która Bogu się podoba. Więc tak, na co to wskazuje? Myślę, że po pierwsze, że nie rozumieli zasad walki duchowej, że na każdego człowieka wpływają potężne siły duchowe, o wiele mocniejsze niż on sam, które są to wpływy jakichś potężnych duchów, którzy mogą zaciemniać myślenie, odwodzić od wiary i dlatego ludzka wiara człowieka, chrześcijanina, nie jest jak jakaś linia stała, niezmienna, ani taka równo idąca w górę, czy jakaś wykładnicza, ale raczej jest to sinusoida, taka zmienna rzecz, że raz jesteś bardziej zaangażowany, innym razem mniej. W jednym okresie mogą cię nazwać bohaterem wiary, a w innym 10 lat później rozbitkiem wiary, a potem znowu idziesz do przodu i jest super. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że jest ta walka duchowa. Są te różnego rodzaju wpływy na nas, które sprawiają, że nasze życie nie jest takie właśnie konstans. A po drugie, prawdopodobnie składając to taką deklarację, że pozabijają tam wszystkich tych, którzy nie szukają Boga, prawdopodobnie też nie brali pod uwagę jednej rzeczy, mianowicie, że jeżeli wprowadzą taki terror i taki strach i takie przerażenie, no to na pewno zyskają różnych wyznawców Boga Jahwe, ale jakich? Nominalnych. Takich, którzy w swoim sercu nie są oddani Bogu i którzy tylko tak na pozór, żeby po prostu zachować
ratować swoje życie, ale ich serca będą niestety oziębłe dla Boga. Więc myślę, że to sprawiło, że może tam faktycznie wszyscy jak jeden mąż oddawali Bogu cześć, ale czy robili to ze szczerego serca, a więc czy spełniali to kryterium, które Bogu, na którym Bogu najbardziej zależy. Bo Jemu nie zależy na rytuałach, na jakichś obrzędach, na jakichś świętach. Bóg w pewnym momencie powiedział takie mocne słowa w księdze Izajasza, że On ma już powyżej uszu tych wszystkich śpiewów, tych wszystkich procesji, tych wszystkich jakichś tam kadzeń, świąt, bo On chce, bo widzi, że ludzie to robią z przyzwyczajenia i z właśnie z takich religijnych jakichś zwyczajów, ale nie z serca, prawda? Więc oni, składając to przyrzeczenie, że oni będą szukać Boga i że będą szli za Bogiem, że będą po prostu szczerze Go szukać całym swoim sercem, super. Ale kiedy powiedzieli, że targną się na życie tych, którzy Boga szukać nie będą, no to mówimy, okej, to nam się już nie podoba. W Księdze Sędziów 11:30 nie mamy tego wersetu, ale to tylko wam opowiem tą historię, bo myślę, że wielu z was, którzy przynajmniej raz przeczytali tą całą Biblię, no to tą historię chyba zapamiętacie. Pamiętaliście, bo ona jest bardzo mocna, taka poruszająca, emocjonalna, taka wręcz szokująca. Był pewien człowiek, lider, taki wódz wojska izraelskiego, lider przebudzenia również, które nastąpiło później, nazywał się Jefta. I gdy był tam konflikt Izraela z Amonitami, to Jefta powiedział: Panie Boże, jak Ty mi pobłogosławisz, jak Ty mi dasz zwycięstwo, to złożę na ofiarę cokolwiek pierwszego wyjdzie z mojego domu. I myślisz, wow. No to odważna taka deklaracja, no nie? I okazało się, że Bóg dał mu zwycięstwo i pierwszą osobą, która wyszła na jego w ogóle osobą, prawda, a nie, że tam owieczka jakaś tam wyleciała na jego, to była jego jedynaczka, jego córka. I po prostu on był taki zszokowany tym, och córko, zraniłaś mnie, po prostu co mi zrobiłaś, że ty, a ona po prostu z radości, że tato wraca żywy i cały, no to się ucieszyła z tego powodu i wyszła tam z bębenkami, jakimś tam pląsaniem, przywitać go, a on, Jefta, powiedział, no wiesz co, nic nie mogę zrobić, po prostu muszę ciebie złożyć w ofierze Bogu, bo takiego przyrzeczenia dokonałem. I złożył faktycznie po 2 miesiącach. Ona była bardzo takiej, bardzo silną kobietą, jednocześnie bardzo wrażliwą i z szacunkiem do ojca i po prostu w ogóle tam się nie buntowała. Powiedziała, tato, no jeżeli złożyłeś taką przysięgę, no to trudno, no tylko daj mi 2 miesiące, żebym mogła tam z moimi towarzyszkami tam chodzić po górach i tam opłakiwać no, całą tą sytuację. Ale później on ją złożył po 2 miesiącach i myślałem, no... Po prostu, jak mógł coś takiego zrobić, prawda? Dlaczego nie przyszedł do Boga i nie powiedział, Panie Boże, jakim głupkiem się okazałem, po prostu złożyłem pochopnie jakąś przysięgę, która w ogóle nie ma nic wspólnego z Twoją naturą, z Twoim charakterem, bo przecież kiedy ktoś Tobie składał ofiary z ludzi, po prostu baran jestem, przepraszam, odwołuję tą przysięgę, przebacz mi i wiesz co, nie chcę, no jakoś nie mam przekonania jednak, przemyśleniu całej sytuacji, żeby ci tą moją córkę złożyć w ofierze i Bóg by powiedział, super Jefta, no wreszcie coś do ciebie dotarło. I Bóg by się wcale nie obraził, nie powiedziałby, że o nie da rady, jak już złożyłeś taką przysięgę, to musisz do końca trwać. Słuchajcie, kochani, jeżeli złożymy jakąś przysięgę Bogu, jeżeli się wkręcimy w coś, albo ktoś nas manipuluje coś, co potem sprawia, że po prostu wcale to Bogu nie przynosi chwały, ani nam żadnego pożytku, to się wycofajmy z tego. Przyjdźmy do Boga i powiedzmy, Panie Boże, przebacz mi, pojednaj mnie ze sobą, usprawiedliw mnie, że złożyłem taką przysięgę, to w ogóle bez sensu było, teraz zrozumiałem to, wycofuję się, wracam na właściwą drogę i to będzie super. W Ewangelii, gdybyśmy mieli jeszcze wątpliwości co do tego, w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale jest taki werset, taki fragment zapisany 9:51-56, że stało się, że gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba Pan Jezus Chrystus i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. No i tak chyba już nam się przypomina, co było dalej. Co ci posłańcy zrobili? Gdy byli w drodze, wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy, a Samarytańczycy nie lubili Żydów, którzy pielgrzymują do Jerozolimy, byli w konflikcie. I tutaj te wersety już będziemy mieli wyświetlone.
A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? No, na taki argument to po prostu, że Eliasz to robił, no to my też to możemy, na pewno jest to w porządku, no nie? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Więc patrzcie, że ich pomysł, aby ściągnąć ten ogień z nieba, ponieważ oni nie szukają Boga, ponieważ ich serca nie są oddane Bogu, no to trzeba ich spalić żywcem. Najlepiej, prawda? To będzie super rozwiązanie. To ich pomysł wynikał z gorliwości, ale jednak w ogóle nie odzwierciedlał ani Ducha Bożego, ani pragnień Bożego serca, bo po prostu Bóg inaczej te wszystkie kwestie rozwiązuje. Więc mam wrażenie, że był to pewien taki moment przełomowy tego przebudzenia. Moment przełomowy związany z tym, że do tego duchowego przebudzenia, tego poruszenia od Boga, które przyszło, wdarła się pewna nieciekawa rzecz. Rzecz, której nikt z nas nie chce mieć ani w Kościele, ani w swoim własnym życiu, ani w przebudzeniu, w którym byśmy mogli być, prawda? Co to jest za rzecz, która zakłóciła, która po prostu popsuła cały ten czas przebudzenia? To była ludzka energia, to była siła ludzkiej determinacji, to były pewne zobowiązania, które człowiek podejmuje nie z inspiracji Ducha Świętego, ale podejmuje sam, bo jest taki podkręcony i taki przekonany, że on wie, że jemu się uda, że on jest taki tak aż do śmierci, prawda, i w ogóle wszystko będzie super. A wiadomo, że jakie są zasoby ludzkiej natury? One się kończą, prawda? One się wyczerpują. I tak samo jak apostoł Piotr po 3 latach bycia uczniem Jezusa powiedział coś takiego: Panie, nie zaprę się Ciebie, choćbym miał życie oddać, to po prostu nie ma takiej w ogóle opcji. Będę z Tobą do końca Twojej służby. A Jezus powiedział: Tak? Jeszcze dzisiaj, zanim kur 2-3 razy zapieje, to ty się 2 razy mnie zaprzesz. I tak się stało, tak? Tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że Piotr złożył tą deklarację, to oświadczenie w mocy swojego ciała. I to był taki moment, kiedy w tym przebudzeniu całym tego króla Asy, kiedy to jest tak, jak się wspinasz na górę, wspinasz, jesteś coraz wyżej, coraz cudowniej, coraz lepsze widoki, ale stajesz na szczycie i później z tego szczytu już zaczynasz, wyżej się nie da, już zaczynasz schodzić. Znaczy, oni się mogli dalej po prostu być na tym szczycie, pozostać, ale jednak z tego powodu, że zaangażowali moc ludzkiego ciała, że po prostu nie rozpoznali tego, co jest z ciała, a co jest z Ducha Świętego, zaczęły się problemy. I to coraz większe problemy. Jedno z takich błogosławieństw, które Jezus powiedział, tego wersetu też nie ma tutaj wyświetlonego, ale jest napisane tak: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Prawda? Więc jeżeli mam okazywać miłosierdzie, aby dostąpić miłosierdzia, to jest to istotna lekcja, to jest coś, co chcę robić. Że właśnie widzę różne osoby w kryzysie, sam czasami jestem w kryzysie, ale nie rzucam gromów, nie ciskam tam jakiegoś potępienia przeciwko tym osobom, że jak to on mógł coś takiego zrobić. Po prostu tak życie nasze wygląda i po prostu trzeba okazywać miłosierdzie, aby dostępować miłosierdzia. Więc myślę, że większość z nas prawdopodobnie zna takie osoby, które kiedyś były bardzo zaangażowane. Myślę, że niemało, bo całą listę moglibyśmy zrobić takich osób, które po prostu były tak super z Bogiem, że po prostu wydawałoby się, że oni to cały świat dla Chrystusa w ciągu 10 lat przyprowadzą, a potem minęło rok, 2 czy 3 i z takich osób, które bardzo regularnie na przykład chodziły na ewangelizację, rozdawały traktaty, to po prostu oni w ogóle, ich w Kościele nawet nie ma, w ogóle nawet wiary nie mają, bo są takie przypadki, znam osobiście takie przypadki, więc
Więc niestety tak to bywa. I gdy Piotr zadał pytanie Jezusowi, czy aż do 7 razy ma przebaczyć, to Jezus powiedział nie do 7, do 70 razy 7, bo być może Piotr, gdyby usłyszał, że do 7 razy, to powiedziałby, okej, to 7 razy przebaczam, ale za 8 razem ciskam gromy i ściągam ogień z nieba i po prostu koniec z tym gościem, bo 8 raz to już jest to niedopuszczalne, to przesada, to już tak być nie może. Prawda? Jezus powiedział nie, 70 razy 7, więc o wiele, wiele więcej. Więc myślę, że to był ten moment tego duchowego przebudzenia Asy, kiedy zakradła się ta ludzka determinacja, ta siła ludzkiej natury zamiast mocy Ducha Świętego i od tej pory przebudzenie zaczęło przygasać, bo zasoby ludzkiej natury się prędzej czy później wyczerpią. I później mamy, dalej idziemy przez ten drugą kronik i dalej 14 werset czytamy. Jest napisane tak. I złożyli donośnym głosem przysięgę pośród panu, pośród radosnych okrzyków i dźwięku trąb i rogów. I radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca. I myślę, aha, a to jednak Bogu się to podobało, tak? Że oni taką przysięgę złożyli. No ale czytajmy dalej. To, co mamy tutaj podkreślane. I ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Boga. I tyle. To się Bogu podobało, tak? A On pozwolił im się znaleźć i udzielił im pokoju ze wszystkich stron. Więc zauważ, że tutaj Duch Święty wspomina tylko o tej pierwszej części przysięgi, tej, której na zielono co była, a o tej drugiej tutaj już nie ma mowy, prawda? Że ponieważ złożyli tą przysięgę, że będą zabijać ludzi, którzy nie będą szukać Boga, to Bóg dał im się znaleźć. Nie, tutaj w ogóle tego nie ma. Jest odwrotnie, jest napisane, że Bóg dał się im znaleźć, ponieważ złożyli przysięgę, że będą szukać Boga ze szczerego serca. Dobrze, to myślę, że to gdyby chcieć mówić, no dobra, no ale w takim razie to gdybyśmy nie mogli poprzestać tylko na tej pierwszej części przysięgi, tej pozytywnej, że będziemy szukać Boga i byśmy chcieli coś jeszcze dodać w miejsce tego, no dobrze, Panie Boże, jak Ty nie chcesz, żebyśmy tych ludzi tam zabijali, no to co byśmy mogli w takim razie na to miejsce włożyć? A Bóg by powiedział tak, Jeżeli widzisz takiego człowieka, który po prostu odchodzi od wiary, no to, nie wiem, módl się o niego, zbuduj go, napisz do niego coś, albo umów się z nim na jakąś herbatę, zachęć go, powiedz, że zapewnij go o swojej modlitwie, o swoim wstawiennictwie, że tobie zależy, żeby ten człowiek z powrotem przyszedł do Boga, żeby się wzmocnił, żeby szukał Boga, że... Więc oni mogliby tutaj powiedzieć coś takiego, ci Judejczycy, powiedzieliby, Panie, a tych, którzy nie będą ciebie szukać, to będziemy ich edukować i poślemy do nich kapłanów i kapłani będą szli werset po wersecie z Tory i będą im wyjaśniać, jak Bogu cześć można oddawać i zatroszczymy się o to, będziemy im przypominać, kiedy powinni przyjść do Jerozolimy i kiedy powinni składać jakie ofiary, żeby oni mieli świadomość tego i żeby stopniowo nawracali się, żeby ich serca również były oddane Bogu, tak jak nasze serca. Więc coś takiego mogliby zrobić. W wersecie 16 czytamy, że dalej, że król Asa nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić, spalić nad potokiem Kidron. No i jeżeli chodzi o posąg, to jak najbardziej, prawda? To dobrze zrobił, że tego posągu nie zostawił, że nie powiedział, o, matko, to taki wspaniały zabytek. No, wiesz co, no, nie powinien stać w miejscu świętym, ani w przedsionku świątyni, ale może go do magazynu, bo za 100 lat to może być jakiś fajny artefakt, który tam ktoś kiedyś odkopie i w ogóle będą postawią go w muzeum. Nie, on go po prostu zwalił, rozbił, spalił, skruszył i było tyle. I to dobrze zrobił. Widać było, że Asie zależy dalej na wierności Bogu i zapewne rozumiał to, że jeżeli by poszedł na kompromis i gdyby tylko matkę upomniał i powiedział matce, że czy tam babce do końca, a to, tam w Księdze Królewskiej jest napisane, że to była jego babka, ale to pewnie znowu niekonsekwencja tłumaczy, że kto inny tłumaczył pierwszą Księgę Królewską, a kto inny drugą Księgę Kronik, a w hebrajskim wiadomo, że nie ma połowy liter, znaczy się samogłosek,
więc nie wiadomo, jak pewne rzeczy czytać, więc to, z tego mogą wynikać różnego rodzaju problemy z tłumaczeniem. Więc gdyby tylko tej matce powiedział, mamo albo babciu, wiesz co, to tak spokojnie z tym oddawaniem czci bałwanom, tak wiesz, nie wychylaj się, żeby tak cię nie widzieli, no nie? Bo i tak to by się rozeszło i zaraz by to zostało zauważone przez innych, którzy mieli sentyment do właśnie tych wcześniejszych jakichś kultów bożków i tam ci by wrócili do tego, więc że to, że się radykalnie z tym rozprawił, super, bardzo dobrze. My, kiedy widzimy grzech w naszym życiu, nie powinniśmy iść na kompromis, nie powinniśmy go ukrywać, w sensie, że dobra, no nie będę go robić publicznie, ale po cichutku tam sobie będę. Nie, to jest złe rozwiązanie, bo to prędzej czy później się zemści. W 17 wersecie czytamy dalej, że wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. I moglibyśmy się zastanawiać w zasadzie to, no, dlaczego te świątynki zostały? Tak, no bo prawdopodobnie Asa je rozpoznawał, być może były to te świątynki dla Pana, te świątynki na wzgórzach, którym Bogu oddawano cześć, tak jak Bogdan wysunął kiedyś taką hipotezę. I być może Asa pomyślał sobie, to nie jest takie jakieś tam bardzo szkodliwe, to może być, nie? A to tam niech sobie tam robią. A to, że prawo i zakon mówi, że tylko w Jerozolimie i tylko przez kapłanów, no tak, no, to nie wczepiajmy się znowu tak jakoś bardzo mocno tego. Więc zostawił te świątynki tak czy inaczej, chociaż on sam w swoim sercu był okej jeszcze. No nie? I 18 werset mówi tak, że kazał też sprowadzić do świątyni Bożej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne dary w srebrze, złocie oraz naczynia, a więc zadbał również o Bożą świątynię, dając własny przykład, bo świątynia utrzymywała się z tego, co ludzie przynieśli tam do świątyni, znaczy głównie tam z tych różnych ofiar, które składali, to część była do spalenia, a część, jeżeli to były ofiary za grzechy, a część była dla kapłanów i z tego żyli, więc tutaj, ale on również wzbogacił tą świątynię właśnie z tych własnych, z tej własnej majątności, z tych ofiar, z tych datków, które znaczy złożył datek ze swojego bogactwa, wniósł to do świątyni. 19 werset czytamy tak, że wojny zaś nie było aż do 35 roku panowania Asy. No więc mówimy, to niesamowite, prawda? Że w 15 roku mieli szczyt przebudzenia, a do 35 roku, czyli przez kolejne 20 lat nie było żadnej wojny, co w tamtych czasach chyba było naprawdę jakimś ewenementem, czymś niezwykłym. I król był w tym czasie już starszym mężczyzną. Miał 53, 55 lat, więc był dłużej królem niż nie był królem, bo królem był jak miał 18 lat, teraz ma 55, no więc królem już jest dłużej, żyje będąc królem niż żył, nie będąc królem. I ostatni konflikt ma miejsce 20 lat temu. Ostatnia właściwie ta konflikt w sensie takiej próby wiary. No i co się dzieje dalej? Druga Kronik, 16 rozdział, pierwszy werset czytamy. Lecz w 36, a więc do 35 roku mamy pokój. Wszystko jest super. Przebudzenie tam tętniło. Mamy ten szczytowy okres tego przebudzenia w 15 roku panowania Asy. 20 lat później następuje kolejna próba wiary. Ciekawe, że ta próba wiary, która przychodzi 20 lat po szczytowym okresie przebudzenia i 20 lat po konflikcie z kuszytami, bo właśnie ten szczytowy okres przebudzenia zbiegł się z tą próbą wiary, z próbą wiary polegającą na wojnie z kuszytami i 20 lat później dokładnie ma miejsce coś bardzo podobnego. I co czytamy? Że w 36 roku panowania Asy wyrusza Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy. A więc mając w pamięci to, co Asa uczynił, kiedy wyruszyła przeciwko niemu ta potężna armia kuszytów, że zorganizował żołnierzy, że ustawił ich w szeregach bitewnych, że wyszedł do tej bitwy, że wziął tam kapłanów, że modlili się, on sam się modlił i powiedział, Panie, pobłogosław nam, daj nam zwycięstwo, bo to po prostu z Tobą nie masz takiej próby, której byśmy nie przeszli. Moglibyśmy się spodziewać, że dokładnie Asa, nauczony wcześniejszym doświadczeniem, że tak należy wojny wygrywać, że zrobi teraz dokładnie to samo, tym bardziej, że mając za sobą już długi okres duchowego przebudzenia. No tak moglibyśmy zakładać. A co się wydarzyło?
Drugi werset, czytamy tak, że wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baaszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. A Bóg siedzi w niebie i mówi: Asa, a co z moim przymierzem z tobą? A gdzie jest moje przymierze, które ja zawarłem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a ty się powołujesz na jakieś tam przymierze z Ben-Hadadem? Zapomniałeś o mnie? Czy ja umarłem w międzyczasie, abdykowałem, zstąpiłem z mojego tronu, straciłem moc, nie mam możliwości ci pomóc? Co z moim przymierzem? Zapomniał. Przysłał to złoto, wysłał złoto, wysłał srebro, ograbił świątynię, dom królewski i wysłał do sprzymierzeńca Baaszy, takiego jakiegoś tam innego króla aramejskiego. I tutaj nie ma w tym nic, że Asa zaufał Bogu, że modlił się, że szukał proroka, powiedział, że wezwał proroka i powiedział: módl się, proroku, powiedz nam, co Pan mówi, abyśmy czynili. W ogóle nic z tych rzeczy tutaj nie ma. W tym takim samym konflikcie, który ma miejsce 20 lat później, moglibyśmy się spodziewać, że Asa już taki duchowy, taki doświadczony, taki dojrzały. A co tam Baasza? Kuszytów pokonaliśmy. Jeszcze pamiętamy dokładnie, jak to było. Asa przyjmuje zupełnie inną strategię. Nie szuka Boga, widać natomiast ludzki spryt i ludzkie myślenie. To widać. Co powiedziałem, co było schyłkiem, co było takim momentem przełomowym, że zaczęło przygasać przebudzenie, to, że wdarła się ludzka energia, ludzka determinacja i że właśnie w tej swojej takiej deklaracji, że tak, będziemy szukać Boga i zabijać wszystkich, którzy nie będą szli za nami, to tutaj widzimy to samo. Co się ujawniło? Ludzka siła, ludzki intelekt. No tak, Baasza, no ma dużą armię, ale moi szpiedzy wykryli to, że Baasza jest taki silny i taki pewny, bo ma układ, podpisali tam jakiś układ militarny z Ben-Hadadem, królem Aramu, który też ma dużą armię i że na pewno we dwóch to sobie tam z nami poradzą. Więc w takim razie, co zrobię? Przekupię Ben-Hadada. I niech on, ten jego sprzymierzeniec z tyłu, niech on zaatakuje jego państwo. Wtedy ten sojusz się rozpadnie. Baasza będzie musiał wrócić do swojego kraju i zająć się swoimi miastami, swoimi ludźmi, a my będziemy wolni. No czy nie genialne? No nie. Po ludzku tak, ale z Bożej perspektywy nie. Chociaż czytamy w czwartym wersecie, że Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim, a ci spustoszyli Ilion, Dan, Ebel, Maim i wszystkie miasta w ziemi Naftalego, w których były składy. Gdy Asza usłyszał o tym, zaprzestał rozbudowywać ramę, wstrzymał swoją pracę. Król Asa zaś zebrał wszystkich Judejczyków i ci uprzątnęli kamienie i belki ramy, którymi Baasza kazał ją obwarować i obwarował nimi Gebę i Mispę. No i faktycznie możemy powiedzieć, no postęp się udał. No ale to był postęp taki ludzki, taki postęp, w którym w ogóle Boga nie było. W ogóle nie było żadnej modlitwy, żadnego szukania Bożego planu, Bożej strategii. No i tak, no wróg odstąpił. Można by było pogratulować królowi. No Asa, no dobrze, fajnie, widzisz, wygrałeś wojnę bez wojny. I nawet jeszcze te belki i te kamienie tam ci przyszło zgromadzić, umocniłeś, inne twierdze wybudowałeś. W ten sposób dali ci to w prezencie, przynieśli ci, zgromadzili. Nie musiałeś tego szukać i super, super, no nie? Mogłoby się wydawać, że takie zwycięstwo bez wyjmowania mieczy jest bardzo korzystne, ale, ponieważ nie było w tym Boga, tak jak poprzednio, kiedy odniósł zwycięstwo nad Kuszytami, wyszedł na jego spotkanie prorok Azariasz. Tak samo i tutaj. Wychodzi naprzeciwko niego inny prorok, prorok Hanani. I jak brzmiało przesłanie, które prorok Hanani zakomunikował Asie? W siódmym wersecie czytamy tak, że po tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz Hanani,
I rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na panu, bo przypomniał sobie o przymierzu tam z królem aramejskim, który tam kiedyś może Dawid czy Salomon zawarł, a nie oparłeś się na panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. I myślimy sobie tak. To jak to wojsko króla aramejskiego? Gdybym ja był królem Asą i miałbym konflikt z Baaszą i przekupiłbym Aramejczyków, żeby zaatakowali Baaszę, i później przychodzi jakiś prorok i mówi: wymknęło ci się to wojsko. Ja mówię, no i nie wymknęło się, sami podeszli, no nie? No bo usłyszeli o tym, że tam zostali zaatakowani, no to się zrobili w tył zwrot i wrócili. A prorok mówi, nie, nie o to wojsko mi chodzi. No to o które wojsko? O wojsko króla aramejskiego, ono ci się wymknęło. Ale to znaczy, że co? Że Bóg planował aż takie zwycięstwo? Że pokonałbym i Baaszę, króla izraelskiego, i Ben-Hadada, króla aramejskiego, i to zwycięstwo mogłoby być jeszcze większe niż to zwycięstwo nad Kuszytami 20 lat wcześniej? Prorok by powiedział, dokładnie o to chodziło, że gdybyś zwrócił się do Boga, gdy byłeś w tym okresie przebudzenia, nauczyłeś się, Bóg ci pokazał, jak działa, że można polegać na Nim w beznadziejnych sytuacjach, to teraz Bóg ci przygotował podwójne zwycięstwo, że dwie armie byś zwyciężył i miałbyś jeszcze więcej bogactwa i jeszcze bardziej byś poszerzył terytorium. I wtedy myślę, że Asa taki miał trochę, jak to się mówi, opad szczęki, no bo tego się nie spodziewałem, Hanani. O tym nie myślałem nawet. Że Bóg mógłby aż tak dalej mnie poprowadzić i użyć w taki niesamowity sposób, że nie tylko Izraelczycy, nie tylko Baasza by padł, ale również Ben-Hadad by padł, byłby pokonany przez nas. Mógłbym odnieść zwycięstwo nad dwoma armiami, a tak to straciłem tylko bogactwa świątyni i domu królewskiego. I dalej Hanani mówi do niego tak, w 8 wersecie, czy Kuszyci... W 8 wersecie. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoją rękę. Przypomina im to, daje im jemu tą reminiscencję sprzed 20 lat. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio. To też odtąd będziesz miał wojny. A więc ilekroć przestajemy polegać na Bogu, a zaczynamy szukać naszych własnych, tam jakieś kombinatorykę polską uprawiamy, to nic z tego dobrego nie ma, bo ostatecznie Bóg mówi, to głupie było. Ta cała ta strategia, którą wymyśliłeś, to w ogóle mi się nie podoba i nie odnosisz zwycięstwa. Więc niestety widać było, że Asa zapomniał, tak w zasadzie można powiedzieć, zapomniał o tym, na czym wiara polega. I może w swoim umyśle gdzieś tam jeszcze to wspomnienie o wojnie z Kuszytami mu się tam tliło, coś tam jeszcze przypominał sobie, ale w jego sercu, chociaż w umyśle może były tam jakieś wspomnienia, to w jego sercu czego nie było? Nie było wiary, nie było miłości do Boga, nie było zaufania, nie było modlitwy, nie było szukania Boga, więc w zasadzie to moglibyśmy powiedzieć, że ta druga część tej przysięgi, że będziemy zabijać tych wszystkich, którzy ze szczerego serca nie będą szukać Boga, to w zasadzie powinni wykonać wyrok śmierci na Asie, bo Asa przestał szukać Boga. Mógłby paść ofiarą ich własnych zobowiązań. I tak też jest w życiu chrześcijan, że jeżeli zaczynamy polegać na Bogu, to jest wszystko super, nam otwiera się Boże błogosławieństwo. Gdy zaczynamy polegać na ciele, na ludzkich zabiegach, manipulacjach, jakichś tam kombinacjach, to potem niestety musimy płacić za to cenę i
i ponosimy jakieś konsekwencje. Jaka była reakcja Asy, kiedy usłyszał to, że postąpił głupio, że to nie był Boży plan, że przecież mógł zwyciężyć dwie armie, a tak, to tylko stracił bogactwo domu królewskiego i świątyni. 10 werset czytamy tam tak, że wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Więc zabrakło pokory, zabrakło uniżenia również przed Bogiem. Zapomniał, że on sam jest też zwykłym grzesznikiem, że powinien się uniżyć, kiedy przychodzi prorok i mówi mu i go napomina, no to nie wtrącam proroka do więzienia, nie knebluję go, nie obcinam mu głowy, jak zrobił Herod, tylko z Janem Chrzcicielem, tylko po prostu uniżam się i wyznaję moje grzechy i wtedy Bóg przywraca błogosławieństwo swoje. A tutaj widzimy, że nie tylko właśnie nie miał tej postawy uniżenia przed Bogiem, ale również wzrosła w nim taka pycha z powodu władzy, autorytetu, jakie posiadał jako władca i być może, że myślał sobie, że ponieważ niektórzy liderzy chrześcijańscy dają się złapać w tą pułapkę jakiegoś takiego dużego kalibru, że ponieważ spoczywa na mnie taka duża odpowiedzialność, jestem odpowiedzialny za mnóstwo różnych rzeczy, za jakieś po prostu wielkie, nie wiem, kampanie ewangelizacyjne, za jakieś niesamowite organizacje, jakieś, nie wiem, charytatywne, finansowe. To znaczy, słuchajcie uważnie, to znaczy, że Bóg ma dla mnie inny zestaw praw niż dla tych zwykłych ludzi. To znaczy, że mnie wolno na więcej, mogę sobie pozwalać na więcej niż inni, którzy są takimi przeciętnymi wierzącymi. Niestety wielu chrześcijan, którzy mieli bardzo duże pieniądze i bardzo duże wpływy i duże jakieś tam misje i zbory i coś tam, że dali się złapać właśnie na ten haczyk, że ponieważ ja jestem taki wielki i po prostu ode mnie tak wiele zależy, to ja mogę traktować innych z góry, to ja mogę po prostu myśleć, że ja jestem taki, że Bóg to będzie mi pobłażał, a innych to od razu będzie ciskać gromy na nich. Ale zobaczcie, jak inna reakcja, kiedy przyszedł do Dawida prorok Natan, który powiedział mu: ta kobieta, która była ostatnio w twoim domu, która zaszła z tobą w ciążę, to jest żona twojego przyjaciela, a ty uśmierciłeś swojego przyjaciela i Bóg o tym bardzo dobrze wie. Objawił mi to i posyła mnie, aby ci to powiedzieć. I co zrobił Dawid? Dawid natychmiast pokutował. Rozdarł swoje szaty, pościł, posypał się prochem, przepraszał Boga i uniżył się przed Bogiem. Dlatego mógł pozostać dalej na urzędzie. Dlatego mógł sprawować władzę królewską, bo poprosił o przebaczenie, jak każdy inny człowiek. I dalej czytamy, że Asa, 12 werset, że w 39 roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Więc to było już na 3 lata przed jego śmiercią. Nie wiem, na czym, co to za choroba była, ale pewnie nie mógł chodzić, albo coś go tam bolało, kiedy chodził. I ta choroba zaczęła się poważnie rozwijać, że on szukał pomocy lekarzy, ale w tym samym czasie znacznie groźniejsza, dużo groźniejsza choroba zaczęła rozwijać się w jego, nie w jego nogach, ale w jego sercu. Bo czytamy o tym, że jego serce stało się nieczułe na głos Boży, że nie szukał swojej choroby, nie zwracał się do Pana, nawet się nie modlił o uzdrowienie, a w Starym Testamencie również miały miejsce uzdrowienia. Więc mógł prosić Boga, żeby mu przywrócił władzę w nogach i że chce dalej służyć Bogu i Bóg pewnie by go wysłuchał i dałby mu to błogosławieństwo uzdrowienia, ale on już nie szukał w ogóle Boga. On już tylko w głowie już tak zupełnie zeświecał w swoim myśleniu, tak do tego stopnia stracił wiarę, że zaczął tylko lekarze i nic więcej, tam jakieś lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. I 13 i 14 werset, że spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swojego panowania, a pogrzebano go w jego grobie, który kazał sobie wykuć w mieście Dawida, położono go na marach napełnionych wonnościami i maściami sporządzonymi nader umiejętnie, po czym zapalono na jego cześć wielki ogień. Jego historia wcale nie musiała się w ten sposób skończyć.
bo mógł zawołać właśnie o przebaczenie, kiedy przyszedł do niego ten Hanani i powiedział mu: w ogóle nie tędy droga, postąpiłeś po ludzku, nie szukałeś Boga, Bóg ci obiecał coś większego, nawet więcej niż się spodziewałeś, dwie armie mogłeś pokonać. I myślę, że także serce człowieka, które długo żyje bez Boga, zaczyna twardnieć i pogrążać się w obojętności. Myślę, że to jest ważna duchowa zasada i warto ją zapamiętać, że jeżeli mamy jakiś kryzys z Bogiem, to im szybciej ten kryzys zażegnamy, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że przebywanie z daleka od Boga nie jest neutralne. To nie jest tak, że po prostu odszedłeś 5 metrów od Boga, stoisz sobie 5 metrów od Boga, plecami do Niego i po 10 latach dalej jesteś 5 metrów od Boga, bo wydaje ci się, że nie zrobiłeś żadnych kroków. Nie. Po tych 10 latach już jesteś może 5 kilometrów od Boga. Bo serce człowieka niestety w ten sposób działa. Że albo jest nieustannie poddawane Bożej łasce, Bożej opiece, Bożej miłości, wtedy rozkwita, rozwija się, ono przynosi wspaniały owoc dla Boga, a jeżeli się zamyka na Boga, to niestety ono zaczyna kurczyć się, ono zaczyna obrastać tłuszczem, ono przestaje słuchać Boga i staje się obojętne, oziębłe. Więc dlatego to, co zawsze mówi w naszym Kościele, jeżeli popełniam grzech, powinienem go od razu wyznać. Nie czekać tam 2 miesiące, pół roku i wtedy dopiero. No nie. Jeżeli popełniasz grzech, dobrze jest nawet minutę później po prostu: Panie, głupi jestem, po co to robię? Przebacz mi proszę. Twoja krew, Panie Jezu, oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. I to robię, nie czekając, jakoś przeciągając tego. Więc Asa zapomniał o przepisie na przebudzenie, które Bóg mu dał i przestał go stosować w swoim życiu. Nie nakłaniał ludzi do tego. Tam jeszcze w tym okresie szczytowym, tym przełomowym, tam jeszcze widać było, że owszem, jeszcze jakieś coś robi w kierunku, żeby się utrzymać blisko Boga, ale potem już coraz mniej, coraz mniej. Więc Asa zawalił w ostatnim, 10. punkcie przepisu na przebudzenie. To był jego problem. Pierwsze 9 punktów zrobił super. Bardzo dobrze mu poszło. Ale 10. punkt niestety rozłożył na łopatki to przebudzenie. Jakie były te 9 pierwszych punktów? Mamy tak. Punkt pierwszy, że od tego zaczął, na początku swojego królowania, usunąć to, co najbardziej rażące i oczywiste, że oddziela od Boga. No, zrobił to tak, tam poburzył te świątynki, powycinał gaje i tak dalej. Później dopiero wtedy powiedział punkt drugi: zacznij szukać Pana i wypełniać przykazania, żyj czystym życiem. I to faktycznie Judejczycy robili. Później rozejrzeli się bardziej uważnie, usunęli rzeczy, które do tej pory były tolerowane, więc dalej tam wyczyścili większe jakieś tam ślady tego bałwochwalstwa. Na 4. punkcie również dobrze im poszło, zabezpieczyli odnowiony teren, wybudowali tam twierdze, zasuwy, baszty, umocnili miasta, dobrze im poszło. 5. punkt, przygotowali wojska, czyli pomocników, dlatego że każdy chrześcijanin powinien mieć pomocników, dlatego że sam sobie nie dasz rady, choćbyś nie wiem jakim był herosem i bardzo odważny i w ogóle, to musisz mieć pomocników, tak Bóg to zorganizował. I później w 6. punkcie, w próbie, wykonaj to, co do ciebie należy. I faktycznie Asa wykonał, bo wystawił wojska do tego konfliktu w tym próbie wiary. Przygotował się do próby wiary. My powinniśmy zawsze być przygotowani na próbę wiary. A potem modlił się, zanim zaczął działać. 7. punkt, zaczął modlić się o Bożą pomoc. 8. punkt, kiedy Bóg wkroczył do akcji, on przyłączył się do niego i pokonał do reszty, wykasował tą armię kuszycką. 9. punkt, zebrał plony i zapieczętował nowe granice. I tyle. Zapomniał o punkcie 10, który brzmi: przez cały czas powtarzaj powyższe punkty. Tego nie zrobił. Doszedł do pewnego ważnego, kluczowego momentu w swoim życiu, kiedy otrzymał to proroctwo od Azariasza, który mu pobłogosławił i pokazał mu, że Bóg jest po twojej stronie. I Asa spoczął na laurach. Zamiast powtarzać te punkty, cały czas mieć je w głowie, ten Boży przepis na przebudzenie w twoim i w moim życiu.
Jeżeli chcesz utrzymać się na fali z Duchem Bożym, to musisz robić te punkty do końca swojego życia. Dlatego, że nigdy nie dotrzesz do takiego momentu, kiedy Bóg powie: słuchaj, twoja wiara jest już taka niesamowita i po prostu tak świetnie sobie radzisz jako chrześcijanin, że Biblię możesz gdzieś tam do piwnicy zanieść, schować ją tam w jakimś pudełku, nigdy ci już ta Biblia się nie przyda, możesz zrezygnować z modlitwy, możesz już nie spotykać się z innymi chrześcijanami, bo po prostu ty jesteś już taki gość, że tak super ci to pójdzie, że po prostu dasz sobie radę, po prostu osiągnąłeś taki poziom duchowy, że już spaść z niego nie możesz. No nie, no nigdy niestety. Fajnie by było, nie wiem, czy by było fajnie, ale możemy sobie myśleć, że dobrze by było, gdyby tak było, ale tak nie jest. Że liście do Efezjan, w liście do Efezjan w Księdze Objawienia Bóg mówi, że popatrz, z jakiej wysokości spadłeś, tej wysokości pierwszej miłości, jak nisko upadłeś, bo nie kultywowali społeczności i wiary i oddania Bogu. A więc nie wypadli z tego duchowego przebudzenia, które mieli wcześniej. Więc patrzcie, to jest Boży przepis na przebudzenie, te 10 punktów. Ale który z nich jest najważniejszy? Może ten 10. Może ten 10 właśnie, wbrew pozorom, prawda? Może byśmy powiedzieli: o tak, te święte gaje trzeba tam powycinać, te jakieś tam słupy pousuwać, te świątynki zburzyć. Okej. W pewnym momencie tak. Ale potem te gaje odrastają. I te świątynki znowu się jakoś tam pojawiają. No i trzeba się znowu za nie zabrać. I Asa tego nie zrobił. Dobrze, na tym zakończymy, kochani. Optymistyczne w tej historii było to, że Asa z Judą wyrwali się z ciemności dość niespodziewanie po serii upadków poprzednich królów, przynajmniej 3. Również niezwykłe było to, że przebudzenie trwało minimum 15-20 lat. To było również super. I mogli kontynuować. To również jest super, prawda? Mogli trwać w tym przebudzeniu. I chociaż tam Asa szybował już nisko pod koniec, to jednak jego syn Jozafat podjął temat przebudzenia. I jeżeli Bóg da, to zajmiemy się za kilka tygodni tym tematem. Okay. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam swojego Ducha Świętego, że Ty zamieszkałeś w naszych sercach, Panie Jezu Chryste. I za to Ci dziękujemy i prosimy Ciebie, daj nam mądrość i daj nam rozróżnienie duchowe, abyśmy widzieli, w jakim momencie, w jakim stanie są nasze dusze, żebyśmy byli takimi dobrymi diagnostami, lekarzami, aby odkryć, czy jesteśmy blisko przebudzenia, czy to przebudzenie nastąpiło w naszym życiu, czy może wypadliśmy z niego, abyśmy potrafili po prostu cały czas trwać blisko Ciebie i nie zapominać o modlitwie, o czytaniu, o społeczności z Tobą i z innymi braćmi, siostrami, razem angażować się, robić pewne przedsięwzięcia. Panie, daj nam, Panie, ten taki niesamowity, niekończący się czas duchowego przebudzenia, w którym możemy trwać, zachęcać tych, którzy mają akurat jakieś może chwilowe, przeżywają jakieś turbulencje, żebyśmy ich za nich się modlili, wspierali, wspomagali ich, aby dołączali do nas, aby powiększało się grono tych, którzy służą Tobie i wykonują Twoją wolę. Dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy nowy dzień serce do Ciebie lgnie, kiedy nocy mrok czeka na słowo Twe, kiedy nowy dzień